publicznej debacie z reguły powoduje oddźwięk. Upominanie się o sprawy zasadnicze, o podstawowe prawa, a tym bardziej głos krytyczny rodzi sprzeciw, nieraz bardzo gwałtowny. Przełamywanie stereotypów i schematów myślowych, postaw, kwestionowanie istniejącego porządku i układu budzi zazwyczaj żywą reakcję. Prorok Jeremiasz z tego właśnie tytułu znalazł się w pustej cysternie na wodę. Miał tam zginąć, ale go odratowano. Jan Chrzciciel dał swoją głowę za uwagi czynione władcy. Niemniej społeczeństwa potrzebują nieustannie proroków, krytycznych myślicieli, kaznodziejów, odważnych dziennikarzy oraz liderów. Prorocy wnosili w życie społeczne i publiczne swoich czasów perspektywę religijną. Wskazywali na odniesienia ostateczne i podstawowe, stabilne, na prawo moralne, które każdy winien respektować bez względu na status społeczny i materialny. Odniesienie do prawdy, do dobra, do sprawiedliwości, do idei wolności jest niezbędne, gdy chcemy budować życie społeczne i ład gospodarczy. To są wartości wspólne naszej cywilizacji. Jak mówią Niemcy, Grundwerte. Mówiąc bardziej szczegółowo, chodzi tu o szacunek dla godności osoby i jej praw, szacunek dla kobiety, uznanie praw pracowniczych, szacunek dla ludzkiego życia, wreszcie o wolność religijną i związaną z nią tą wolnością, tolerancję. Naturalnie podstawowym prawom i wolnościom odpowiadają poważne zobowiązania wobec drugich, wobec członków rodziny, społeczeństwa, zakładu pracy, wobec współobywateli. Są to obowiązek uczciwej pracy, obowiązek szacunku dla słabych, słabszych, solidarność społeczna, obowiązki wobec własnego państwa. 37 lat temu, po strajkach lipcowych i sierpniowych, doszło w końcu sierpnia 1980 roku do politycznego kompromisu pomiędzy socjalistycznym państwem a rodzącym się ruchem związkowym i społecznym Solidarności. Państwo rządzone przez komunistów zaczęło wówczas wydawać pierwsze licencje i koncesje. Zaczęła się otwierać przestrzeń wolności. Od 1945 roku do 1980 minęło 35 lat. I w 1980 zaczął się nowy czas, nowy okres zmagań o prawa robotników, o podmiotowość społeczeństwa i o suwerenność państwa. Była to w sumie dekada zwycięska, gdyż przyniosła wolność w 1989 roku. Została jednak okupiona fizycznym cierpieniem, stanem wojennym, wszystkimi jego dolegliwościami, przede wszystkim ofiarami w ludziach, emigracją polityczną, często jakoś wymuszoną, emigracją, która dotknęła wiele osób, często bardzo twórczych. Doszło do tego załamanie się gospodarki.
Trzeba pamiętać o ogromnym wysiłku i trudzie osób pierwszej Solidarności. Było to zmaganie podjęte dla dobra całego społeczeństwa i naszej ojczyzny. Zmaganie z błędną ideologią, błędną filozofią i takąż ekonomią. Dzisiaj żyjemy w innej rzeczywistości społecznej, w ustroju gospodarki kapitalistycznej, w ustroju gospodarki liberalnej. Potrzebne są dziś również związki zawodowe, sprawne, aktywne, broniące praw pracowniczych, na przykład pracowników supermarketów. Potrzebne są silne związki występujące o ograniczenie czasu pracy, zwłaszcza w niedzielę i święty. To będzie rodzić oczywiście wiele napięć i konfliktów. Życie niesie w sposób nieunikniony zderzenia. Trzeba jednak cierpliwie, umiejętnie te problemy rozwiązywać, mając na uwadze prawa pracownika, dobro pracujących oraz ich rodzin. Jeśli istnieje wyzysk kapitalistyczny, to trzeba się mu sprzeciwić. Tak jak sprzeciwiano się nadużyciom w państwie realnego socjalizmu. Jako społeczeństwo winniśmy szukać rozwiązań istniejących problemów, niesprawiedliwości i krzywd. Konieczne są zdrowe kompromisy. Wyniszczającą jest walka, agresja, zrywanie nici porozumienia. Miejmy nadzieję, że następne lata w życiu społecznym i publicznym naszego kraju będą lepsze. Dzięki staraniom obywateli, wielu obywateli, mądrych, odpowiedzialnych, szlachetnych, obecnych na każdym poziomie naszego życia wspólnotowego, społecznego, całej tkance społecznej. Pan da siłę swojemu ludowi. Pan da nam błogosławieństwo i pokój.